Dzień dobry. Czas na ciąg dalszy, czyli część drugą. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać wszystkie rysunki według przedstawionych instrukcji przeze mnie w poprzednim filmie. Zanim rozpoczniemy kontynuowanie naszych działań w geometrii optycznej, powtórzmy sobie to, co zrobiliśmy do tej pory. Go! Przedstawiliśmy sobie trzy warianty obrazów optycznych, czyli trzy warianty wykonaliśmy rysunków z optyki geometrycznej. Pierwszy, gdy przedmiot znajdował się w odległości bardzo dalekiej od zwierciadła. W naszym wypadku była to wartość większa od dwóch ogniskowych. Drugi przypadek to był wariant, gdzie przedmiot znajdował się w odległości dokładnie dwóch ogniskowych, czyli w punkcie środka krzywizny zwierciadła. Oraz trzeci wariant, przedmiot znajdował się między ogniskiem a środkiem krzywizny zwierciadła. W pierwszym przypadku powstały obraz miał następujące cechy. Był rzeczywisty, był odwrócony i był pomniejszony. W drugim przypadku powstały obraz miał cechy następujące. Był tych samych rozmiarów, był odwrócony i był rzeczywisty. No i cechy obrazu w trzecim wariancie są następujące. Obraz był powiększony, był odwrócony i był również rzeczywisty. Powiedzieliśmy sobie również, co to takiego jest powiększenie. Powiększenie, czyli loraz odległości obrazu od zwierciadła do odległości przedmiotu od zwierciadła lub iloraz wysokości powstałego obrazu do wysokości przedmiotu. Wracamy do naszej lekcji. I dzisiaj przed nami trzy rysunki. Ostatnie rysunki, jeśli chodzi o zwierciadła sferyczne. Dwa rysunki będą dotyczyły zwierciadła wklęsłego, natomiast ostatni rysunek, trzeci, będzie dotyczył zwierciadła wypukłego. Z dobrych wiadomości to, że jeśli chodzi o zwierciadło wypukłe, to nie ma znaczenia, gdzie znajduje się przedmiot. Obraz zawsze ma te same cechy, więc rysunek będzie tylko jeden. No to przejdźmy do rysunku pierwszego. No i mamy zwierciadło sferyczne wklęsłe, mamy trzy punkty. Pierwszy punkt to jest środek zwierciadła, drugi punkt to jest środek krzywizny zwierciadła i trzeci punkt standardowo to jest ognisko. Przedmiot znajduje się w punkcie ogniska zwierciadła, czyli w odległości równej ogniskowej zwierciadła. Oznaczamy punktami nasz przedmiot, punkt A, punkt B i wypuszczamy pierwszy promień w kolorze zielonym, równoległy do osi optycznej, tak jak miało to miejsce w poprzednich rysunkach. Po odbiciu przechodzi przez ognisko, to nie jest niespodzianką, tak było za każdym razem, a więc mamy pierwszy promień zrobiony, drugi promień pada na środek zwierciadła i odbija się pod tym samym kątem. I od razu tu widzimy, że te promienie odbite nigdy się nie przetną. Nie przetną się również przedłużenia tych promieni, ponieważ promień odbity pierwszy, czyli zielony, jak i niebieski drugi, są do siebie równoległe, więc nigdy nie mają prawa się przeciąć. Więc w tej sytuacji obraz ma jakie cechy? Obraz nie powstaje. Zaznaczamy odległość przedmiotu od zwierciadła x oraz ogniskową oraz promień krzywizny zwierciadła. W tym wariancie, gdzie przedmiot znajduje się w odległości ogniskowej zwierciadła, czyli w punkcie ogniska, powstały obraz nie istnieje, nie powstaje. Przechodzimy do rysunku drugiego. Rysunek drugi to sytuacja, gdzie przedmiot znajduje się w odległości mniejszej od ogniskowej, czyli bardzo blisko zwierciadła. No i oznaczmy sobie ten przedmiot A, B. I wypuszczamy trzy promienie. Pierwszy promień równoległy do osi optycznej odbija się w ten sposób, że przechodzi promień odbity przez ognisko, drugi promień niebieski, promień, który pada na środek zwierciadła i odbija się pod tym samym kątem, no i trzeci promień to jest promień, który tak jakby pozornie wychodził z ogniska. Widzimy tu część przerywaną i pada na zwierciadło. W wyniku odbicia staje się wiązką równoległą. Widzimy, że te promienie odbite nigdy się nie przetną, ale sprawdźmy, czy przetną się przedłużenia tych promieni odbitych. I w zasadzie nasze przewidywania były prawidłowe. Te przedłużenia się przecinają. To jest dowód na to, że powstaje obraz pozorny, ponieważ powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni
odbitych. I oznaczmy sobie powstały obraz A', B'. Zaznaczymy sobie odległość przedmiotu od zwierciadła oraz obrazu powstałego od zwierciadła X, Y. Standardowo oznaczamy ognisko oraz środek krzywizny zwierciadła. Powstały obraz ma następujące cechy. Jest obrazem powiększonym, jest obrazem nieodwróconym, czyli prostym, oraz jest obrazem pozornym, ponieważ powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych. I trzeci rysunek również możemy powiedzieć, że wygląda skomplikowanie. Dotyczy on zwierciadła sferycznego wypukłego, gdzie przedmiot znajduje się przy tym zwierciadle. Tak jak mówiłem, nie ma znaczenia, w jakiej odległości od zwierciadła się on znajduje. Cechy powstałego obrazu zawsze są te same. Przeanalizujmy. No i standardowo mamy trzy punkty. Środek krzywizny zwierciadła, ognisko oraz środek zwierciadła. Czwarty punkt to będzie punkt, w którym znajduje się przedmiot, który będziemy odbijać od zwierciadła. Oznaczmy go A, B i wypuszczamy pierwszy promień równoległy, zielony. Odbija się w taki sposób, że przedłużenie tego promienia odbitego będzie przechodziło przez ognisko, o tym zaraz. Promień czerwony pada w ten sposób, że przedłużenie promienia padającego przechodziłoby przez ognisko. Po odbiciu staje się wiązką równoległą. Następnie promień niebieski, trzeci, pada na środek krzywizny zwierciadła i tu akurat sytuacja się nie zmienia, ponieważ odbija się pod tym samym kątem, zgodnie z prawem odbicia. Teraz narysujmy przedłużenia promieni odbitych. Zwróćcie uwagę, przedłużenie promienia pierwszego, czyli zielonego, przechodzi przez ognisko. Natomiast czerwony promień odbity jest równoległy do osi optycznej, ale przedłużenie promienia padającego przechodzi przez ognisko, czyli sytuacja taka, jakby wychodził ten promień z ogniska. I niebieski standardowo przedłużamy, tak jak mówiłem, kąt padania równy jest kątowi odbicia, no i one wszystkie przecinają się w jednym punkcie. Powstaje obraz, możemy stwierdzić, że to jest obraz nieodwrócony, czyli prosty, jest obrazem pomniejszonym oraz jest obrazem pozornym, ponieważ powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych. No to mamy przeanalizowane trzy kolejne rysunki. Trochę było analogii, trochę było nowych rysunków, nowych sytuacji. Mam nadzieję, że po przeanalizowaniu tego materiału sami wykonacie przyborami geometrycznymi te rysunki w zeszycie. W razie jakichkolwiek problemów, pamiętajcie, konsultacja według naszego planu, harmonogramu. Natomiast jeżeli będzie wymagała sytuacja, proszę o indywidualny kontakt, zawsze pomogę, umówimy się na jakiś dzień, na jakąś godzinę. To tyle dzisiaj, dziękuję. No i na koniec niespodzianka tematyczna. Dziękuję bardzo, do widzenia. Przez kolejne grudnie, maje człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma. Lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruch zieloną. Jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny słoną. Jeszcze zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali. Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. Nie możemy być w powodzie, ale na rozpaczy nie. Jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegaj.
jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze szul będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść nie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się na mnie skrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i tak, co nieraz już górną. Jakby powiało skrzydło, dałbym jeszcze raz pokrótko. Jeszcze zielone gramy, to życie nam rozpiera. Gramy im swoje role, nam wszyscy bez supera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Długo, długo, nie, długo, nie, długo, nie. Długo. Nie.